Hej wszystkim, z tej strony Pitax i witam was ponownie w moim Zagrajmy w Blaze Blue Cross Tag Battle Episode Mode Ruby. No i w poprzednim Let's Playu mniej więcej. Spotkaliśmy mniej więcej dwóch bamów, to znaczy Woodsteina i Tigera. No i w sumie z tej dwójki Tiger się wydawał bardziej takim być naukowcem, aniżeli potworem, czyli diabłem jakim był. No, spotkaliśmy też mniej więcej Hakumena, któremu Ruby zwinnie ukradła kryształ, także już ma trzy. Ma swój, ma kryształ z Undernight in Birth i kryształ Blazebrew. A więc, no, co dalej? W tym odcinku myślę, że się przekonamy przechodząc epizod 5. I oczywiście przypominam o możliwości włączenia napisów polskich, jeżeli ktoś z takimi lubi oglądać, to oczywiście znajdzie je tutaj na dole w opcjach odtwarzacza YouTube. A więc zacznijmy. Generalnie nagrywam to drugi raz, bo za pierwszym razem mi się nagranie kompletnie skopało. Jestem wkurzony trochę, ale epizod jest dosyć fajny. No proszę, i kogo to widzimy? Been gathering information. Okay. Ruby, don't you think there's something odd about this tournament? Yeah, I've been feeling that for a while. Well, let's see. A white samurai attacking me out of nowhere, a red devil trying to warn me away from collecting the keystones, and Rachel's definitely hiding something. And she told me the keystones would let us go home, but... Samurai, Red Devil. Dobre podsumowanie. I'm not even going to ask. Anyway, how many keystones have you collected? I've got the keystone we started with, the keystone that Hakumen had, and the keystone Hyde had. So we've only got one left. Wow, nicely done. Well, sure, but wait a moment. Did you just say the name Hyde? Oh. Who are you? Excuse my outburst. My name is Aurier Valadir. I am an executor of the Leaked Christ. The keystone you took from Kido originally belonged to us. I'd like for you to return it immediately. Kido? Kido? Oh, you mean Hyde? That was quite the introduction. But we need to gather all of the keystones, including this one. No, proszę no, Aurier włada podobnym orężem do Wise. So, would you mind taking your leave? Jak ja lubię Wise. But Wise, we worked so hard to collect them. It would be a nuisance to have them all taken. I my Ruby tylko właściwie pracowała nad tymi kryształami. Well, that's true, but I see. If you will not return the keystone, then I'm afraid you leave me no choice. I will have to take it from you. Now that we've been challenged, we can't afford to lose. If you say so, Weiss, I'll back you up. Thank you. Then our discussion is over. I didn't want to do this. Wait a second. You're alone, are you not? Hmm. Huh? Alone? Well, I am, but... That's right! Who's there? Hate to tell you, Aurier, but you're not allowed to fight if you're not part of a tag team. Take Ruby, for instance. She's all partnered up with Weiss. What is this? I can't fight? Have you placed some sort of restriction on me? Oh no, where did all that momentum go? Jak ja cię uwielbiam, Weiss. Can you let us go? If you call it off now, we won't beat you up or anything. I will do no such thing. You seem very confident in your strength. But there's not much you can do by yourself. And it doesn't seem like you have any friends around here to help you. Oh, is that what you think? Ten głos. O Boże, ten głos. Ta postać w multiplayerze, jakbym mógł to powiedzieć po angielsku, a dosyć dokładnie, jest u mnie pain in the ass. So it seems. You're... Oh, Gordo has appeared! What are you doing here? Don't worry about it, Missy. You need a tag team partner, right? No proszę.
I nie dość, że Oriej włada podobnym orężem co Weiss, to jeszcze Gordo włada podobnym co Ruby. Co za coincidence, twórcy? Czyż nie? Don't tell me you're proposing that we fight together. Yeah, that's about the size of it. Okay, let's see this thing. Ruby and Weiss versus Oriei and Gordo. Wait, I refuse to work alongside a member of Amnesia. Oh, come on, don't be like that. I mean, I've gotta admit, I hold a grudge or two against you leaked Christ, but... Hate the monk, not his robes, right? It's only temporary. We can hate each other all we like once we get back home. To chyba jest sprawiedliwe. Well... Look, getting out of here is priority one. Hell, you don't even have to cooperate with me. I'll just help you out. You say that, but... We don't mind. You two shall face us. See? She's fine with it. Very well. I am devoted to my mission. My ego is secondary. While I am loath to say so, we shall fight together. Finally, that settles it. On with the battle. Ah, you use a sight too? Well, look at yours. You've got good taste, young lady. Now let's see how well you use it. Show me this power of yours. With pleasure. I shall weigh your resolve. Now the sparks are really flying. Let's go, right? Już to mówiłaś głosie wcześniej. Dobra, ale o czym jeszcze nie wspomniałem, to mniej więcej o tym dotychczas, że ten ekran, w którym teraz jestem, pozwala nam na wybór bohatera, który ma stanąć w pierwszej linii. O, właśnie teraz sobie myślę, że wybiorę Weiss na pierwszą linię. Ponieważ jak mam okazję, to oczywiście nią chciałbym teraz więcej powalczyć. Ruby cały czas do tej pory walczyłem. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie! Właśnie, nie lubię Gordo mniej więcej za jego uniki. Jego... znaczy uniki? No, za jego zasięg. Oczywiście. Ma potężny zasięg i naprawdę bardzo dużo obrażeń. Ori jest też bardzo fajną bohaterką. Bardzo mocną też. Okej, okay, tego nie unikniesz. Okej. Okay. Dawno Weiss w sumie nie grałem, to mogło mi pójść gorzej niż zwykle. You cows are pretty tough. Impressive. No, tak jak mówiłem, Oriei ma bardzo fajne anti-ery i też jest bardzo mocną postacią w połączeniu z Gordo. Szczególnie Gordo potrafi naprawdę z drugiego końca mapy dostać wroga i zabrać mu naprawdę spore obrażenia. Jego combo nawet powyżej 7000 obrażeń daje. To jest naprawdę sporo. That was quite different from fighting alongside a member of the leaked Christ. What? Are you trying to say you don't need my help? I said no such thing! Ruby, I think now's our chance to go. Yeah. Okay. I think it's safe for us to talk now. No właśnie, Weiss, czego się dowiedziałaś, że cię nie było taki długi czas? I think so. And what did you want to talk about? The tournament, of course. And the keystones. You're wondering if we should keep collecting the keystones or not? Exactly. I mean, we are taking them from people. Well, what do you think we should do, Weiss? Is it too dangerous for us to keep going? At this point, we may be in too deep. I mean, we already have three of them. I think we have to find the last one. Are you sure? But what if something bad happens? In that case, Team Ruby will do something about it. That's not a plan! Is that a problem? We've always been able to figure things out before. No, prawda. Or are you saying, as our leader, that you don't trust your teammates? Weiss? You're right. I just have to have faith in us.
I am Team Ruby's leader, after all. That's the spirit. Okay, I'll go round up Yang and Blake. Ruby, you go after the keystone. We're counting on you. Znowu? Yeah, no sweat. I'll find that last keystone for sure. No i znowu sobie poszło. Okay, I better get on my way. Wait, no! Oh, I can't fight without a tag partner. I should have just gone with Weiss. No, nie powiem, a nie mówiłem. Chociaż właśnie to powiedziałem. Oh well. Guess I just gotta keep moving. Okej, okay, tak więc właśnie w ten sposób kończy nam się piąty epizod. No a szósty rozpoczniemy od następnego odcinka. I dla wszystkich tych, którzy myślą, że w trakcie tego, kiedy Wise z nami nie było, to pojawiała się w innych epizod modach, to nie jest prawda. Te wszystkie cztery epizod mody dla swoich uniwersów to są oddzielne historie. I one się w żaden sposób ze sobą nie łączą. Nie ma żadnych tam podobieństw co do nich właśnie. One są zupełnie oddzielnie napisanymi historiami. Tak więc co do tego, to myślę, żeby było to na tyle. Dzięki zatem wam wszystkim za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie. I cześć.